Hej, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Nak. Jak pamiętacie, ostatnio rozpoczęliśmy 8. rozdział w grze. Rozbiliśmy się tutaj wraz z doktorkiem, on teraz zajmie się naprawą tego samolotu, a my tymczasem idziemy szukać reliktów. Takie zadanie nam teraz wyznaczył właśnie doktorek, więc zaraz spróbujemy się udać na poszukiwania. Tutaj tak myślałem, że będzie jakiś sekrecik i rzeczywiście mamy żółte kryształy. A teraz zobaczmy jeszcze po lewej stronie, bo tam pewnie... To terytorium należy do Gundahara. Okej, bo tam pewnie na środku muszę się udać. Albo i tutaj. Tutaj też jest przejście. Dobra, czyli pewnie tam muszę iść, ale tutaj w tej wnęce mamy też jakieś żółte kryształy. Proszę bardzo. Tam już nie wejdę, a więc możemy już ruszać zgodnie z tym, co powinniśmy właściwie robić tutaj fabularnie. No i zobaczymy, jak dalsze przygody Knacka się tutaj rozwiną. Tutaj widzę, że jest sekret chyba. Dokładnie. Tylko że w środku jedynie żółte kryształy. Dobra, więc zabieramy stąd też. No i bardzo mnie cieszy, że znowu powróciliśmy do takich pięknych krajobrazów. Strasznie lubię w tej grze właśnie takie lokacje jak ta. Naprawdę fajnie to wygląda. Wow, mamy nowego przeciwnika, muszę właśnie uważać. Najpierw się nauczyć tych ataków i dopiero później zabierać się za ataki własnoręczne. Wow, mało brakowało, co? Prawie mi się zagapił. Dobra, tutaj chyba kolejny. Dokładnie. Ale dość łatwo go jest uniknąć, szczerze mówiąc. Dobra, tutaj muszę uważać, bo to się zawala cały czas. A proszę, kolejny. Tutaj 2 razy trzeba uderzyć. Co my tutaj mamy? A proszę, jak Nak nam ładnie przeskoczył. Gdy wejdziesz w głąb kanionu, stracimy połączenie. Powodzenia w poszukiwaniach. Okej, ajajaj, kurde. W ten sposób też mi może uderzyć. Muszę w takim razie zapamiętać. Tym bardziej, że to mi odjęło prawie całą energię. Jeszcze jeden raz oberwę. No i niestety zginę. Ale dobra, tutaj są relikty, przydadzą się. Spróbujmy ich tutaj załatwić. Aha, bo to jest ten koleś. Dobra. Jeden załatwiony i drugi też, bardzo ładnie. W takim razie ruszajmy dalej. Zastanawiałem się, czy nie użyć przypadkiem supermocy na nich, ale postanowiłem poradzić sobie normalnie. Wow, no to pięknie. No to się doigrałem, co? Spróbujmy użyć supermocy może. Chociaż trochę było mi szkoda, ale już trudno. Także jak miałem prawie 3 pełne okręgi. Dobra, mamy znowu ich. O kurczę, nie mogę tego niszczyć, naprawdę? Okej, jeszcze raz spróbuję nawet, ale... Tak, nie mogę tego nawet dotykać, bo wtedy automatycznie mnie to zabija. W takim razie zabiję się teraz specjalnie. Bo wiecie, nie chcę tutaj podążać ze skrawkiem energii. Wolę mieć uzupełnioną na maksa. Skupmy się na eliminacji tylko i wyłącznie tych wrogów tutaj. Dobrze. Tutaj przejdziemy? Chyba nie za bardzo. A więc zapamiętajmy, czerwone kryształy, trzymać się od nich z daleka, żółte jak najbardziej zabierać. Tutaj mamy kolejne. Akurat w tej lokacji zauważyłem, że jest tego sporo, trzeba przyznać. Dobra, idzie całkiem ładnie. O dobra. Mamy też relikty. Tylko że za bardzo mi to nie powiększa niestety Knacka. Nie ma tych reliktów aż tak dużo. Ale pewnie z czasem jeszcze zdobędziemy coś więcej. A myślałem, że tutaj mogę zniszczyć ścianę, ale jednak nie. Tutaj przeskakujemy. Tutaj jest chyba do zniszczenia. O właśnie. No powiem wam, że akurat w tej lokacji nie jest tak łatwo wypatrzeć, który kawałek ściany jest akurat do zniszczenia. Bo wszystko to wygląda bardzo podobnie. Mało brakowało. Dobra, mamy przeciwników. No i tak, użyjmy może tej mocy. Na takich mniejszych wrogów to się przydaje. Zwłaszcza, że jak widzicie, trochę ich tu jest. O proszę. Teraz tego. Tak jest. I jeszcze tutaj. Bardzo ładnie. A więc całkiem szybko udało się wszystkich zlikwidować. No i co? Przechodzimy pewnie tędy. Tak jest. Dobra, gdzie ja właściwie jestem? Tutaj muszę uważać. No proszę, i mamy gobliny. Na razie wprawdzie jednego, ale pewnie nie będziemy musieli długo czekać, aż spotkamy kolejnych. Dobra, kolejne relikty zebrane. I oby było ich z czasem jak najwięcej. Okej, znowu ty. Tam już czeka kolejny na nas. Na razie zbierajmy sobie spokojnie te żółte kryształy, żeby później w razie czego użyć, w razie potrzeby. Ajajaj, mu brakowało, ale na szczęście się udało uniknąć tych ciosów. I bardzo dobrze. Kurczę, pułapkę nam zostawili, ale na szczęście nie udało im się nas w ten sposób pokonać. Nak tutaj bardzo zwinnie tego uniknął. Aj, musiałem oberwać od tamtego trzeciego, no. Spokojnie. Dobra. Jeszcze jeden tylko. Podejdźmy do niego najpierw. No i załatwiony. Tutaj jeszcze były kryształy. Też je zabieram oczywiście. No i ruszajmy dalej. Okej, wow. O kurde, szkoda no. Okej, to był mały błąd z mojej strony, ale teraz postaram się już poprawić. Jak zwykle najpierw łucznika załatwiłem, żeby nie sprawiał nam kłopotów z dystansu. A teraz wy, panowie. Dobra. No chodź tu. Ajajaj. Dobra, na szczęście przeżyłem, ale tylko jedno uderzenie i zginę. Więc muszę teraz uważać od tej pory. Tutaj na szczęście są relikty, więc troszkę się energia zregeneruje, aczkolwiek jak widzicie, nie za wiele. I tak naprawdę nadal jedno uderzenie może mi odjąć całą energię. Różnie to jeszcze może być. Wbijamy się tutaj na górę. Dobra. Co my tu mamy? Kolejna arena z przeciwnikami oczywiście. Dobra. Najpierw zabierzemy się za łucznika w takim razie. Okej. Jeszcze tego tutaj. Dobra. I teraz spokojnie jeszcze z tym sobie poradzimy. Tak jest. Ruszajmy dalej w takim razie. A, jeszcze tutaj coś było? Wow, jeszcze przeciwnik. Jego najlepiej właśnie z góry tak atakować. Wtedy jest pewność, że nam nic nie zrobi. Kurde. Musiałem oberwać znowu. Spokojnie. No, kiedy trzech łuczników jest tak obok siebie, to jest problem. Ale dobra, udało się na szczęście i bardzo dobrze. Tutaj niczego nie ominąłem? Chyba nie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj znowu ten lód, kurczę, wszędzie, który powoduje, że jednak ciężko się poruszać w takich miejscach. No i proszę, i już mogę dwie supermoce wykorzystać. Ale chyba jeszcze nie teraz, mi się wydaje, chociaż kurde, jest taka sytuacja tutaj, że chyba tego użyję. O, właśnie. O kurczę, tylko na dwóch mi zaatakowało, no. Byłem chyba źle odwrócony i dlatego. Ale trudno się mówi. Zabieramy relikty, to nam trochę zregeneruje życia. Chociaż kurczę, raczej niespecjalnie. No i jesteśmy coraz to dalej. Cały czas bez kontaktu z doktorkiem, niestety. Za bardzo się tutaj z nim nie skonsultujemy w tym momencie. Ajajaj, muszę uważać. Dobrze. Czy tu na górę coś zrobię? Nie, chyba nie. W takim razie idziemy tędy. Okej. Myślałem, że będzie tutaj coś więcej, ale chyba jednak nie za bardzo. Dobra, tylko załatwić kurczę. No cóż, mam nadzieję, że teraz mi się bardziej poszczęści. Okej. Ten załatwiony to najważniejsze. A teraz zajmiemy się tobą, tylko że kurde zapomniałem o tym, że ten jad jeszcze działa, kiedy nawet wejdę na niego już później. Nie no, kurczę, musiałem oberwać. No ale okej. Najważniejsze, że zlikwidowany kolejny przeciwnik. Teraz uważajmy na te czerwone kryształy. No i znowu jesteśmy gdzieś dalej. W razie zgonu pewnie odtąd rozpoczniemy. Więc jest ok. Ale oczywiście będziemy się starali pozostać przy życiu mimo wszystko. Oho, tu jest ich trochę. Myślę, że to jest moment, żeby właśnie tego użyć. I okej, tutaj na tej arenie chyba niczego nie ma ukrytego raczej. Jeszcze zerknę po prawej stronie. Ale nic takiego nie widać. Załatwmy jeszcze tego przeciwnika tutaj. I spokojnie ruszajmy w dalszą drogę. Tak cały czas bacznie przyglądam się tym kamieniom. I tutaj jest coś. Ale niestety nic ciekawego. Brakuje mi jakichś, kurczę, sekretów z tymi elementami gadżetów. Kurde, tu jest ich trochę, co? Mogą mi narobić kłopotów. No, widzicie sami. Oby tym razem udało się lepiej. Kurczę. To jest właśnie o tyle trudniej, że ja się tutaj na maksa ślizgam, ale na szczęście się udało. Dobra. Tu już jesteśmy w miarę bezpieczni. To jest właśnie teraz o tyle utrudniona ta sekcja, ten etap, że kierujemy tutaj małym Knackiem i przez to moja energia jest bardzo mała. W związku z tym właśnie dosłownie 2 uderzenia i mogę zginąć natychmiast. No i proszę, rozdział 8.2 rozpoczęty, tajna baza. Ten rozdział 8.1 dość spokojnie upłynął, szczerze mówiąc, więc zobaczymy jak będzie teraz. Ach, kurczę. No ale tytuł zapowiada fajną zabawę, trzeba przyznać. Jeszcze raz, panowie. Tym razem mnie tak łatwo nie przechytrzycie. Chodźcie tutaj. A skubany, no, musiał jeszcze uniknąć. No i patrzcie, no. Tutaj muszę uważać, żeby do tych bagien nie wchodzić. Dobra, udało się. Dawajcie mi tutaj relikty. Dziękuję bardzo. Na szczęście tym razem większość energii sobie zregenerowałem. Dobra, co my tam mamy? To mogę chyba otworzyć. Dokładnie. A w środku oczywiście relikty. I bardzo dobrze, mamy energię na maksa. Jak widzicie, tutaj właśnie mogę w takim bagnie się zatopić, więc muszę też tego unikać. Dobra, łucznik załatwiony. I teraz tego z kill-offem. Pięknie. Wchodzimy tutaj. Chyba jeszcze... Aha, na to bagno muszę wejść. To uwaga. No i gotowe. Czy ja to mogę niszczyć? Nie za bardzo. Ale tutaj już mamy relikty. No, wreszcie się trochę powiększam. A, teraz jest dużo lepiej. Znów możemy rozmawiać. To właśnie te działa nas zestrzeliły. Nak, musisz się ich pozbyć. Inaczej nie uda nam się stąd odlecieć. Dobra, a więc likwidacja dział to teraz nasz główny cel tak naprawdę. Nasz główny problem. Spróbujemy się tam dostać, chociaż to jeszcze dość daleka droga, trzeba przyznać. Po drodze spotkamy naprawdę sporą liczbę goblinów z tego, co tutaj widzę. W ogóle taka dość otwarta teraz struktura tego etapu. Staramy się zwiedzić w miarę możliwości jak najwięcej. A zresztą i tak myślę, że na każdą stronę muszę przejść pewnie, żeby sobie jakieś tam przejście otworzyć. Zacznijmy więc może od lewej, co? Wow, tego nie zauważyłem. Teraz kamera tak jest ustawiona, że ciężko coś wypatrzyć na pierwszy rzut oka. Dobra, czyli tak, od lewej zaczynamy, a więc tutaj. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Później będziemy kombinować dalej. Dobra, spokojnie. Ok. Bardzo ładnie. To mogę niszczyć? Nie za bardzo. Dobra, skoro idę lewą stroną, no to jeszcze bardziej w lewo idziemy. Okej, przejście się zatrzasnęło. Ciekaw jestem, czy właśnie mogę się jeszcze tam wrócić, czy już to nie jest możliwe. Myślę, że będę mógł się wrócić, bo już podobne... Ajajaj. No zobaczymy, czy teraz będą tacy cwani. Tylko uważajmy, kurde, na tego... A może najpierw jego załatwię właśnie. Ten tutaj największe problemy sprawia. Okej. Weźmy jeszcze tutaj żółte kryształy i zajmijmy się jeszcze łucznikiem. Dobra, uniknęliśmy o mały włos. No ale najważniejsze, że się udało. No i co? Wchodzimy tutaj i pewnie będzie jakiś przełącznik czy coś. Zobaczmy. Trzeba to zniszczyć, tak jest. No i właśnie, jedno działko zniszczone i muszę zniszczyć 3. I tak jak mówiłem, teraz wracam się do punktu wyjścia. No i przechodzimy teraz na przykład tutaj na górę. Zobaczymy sobie, gdzie tutaj mnie to zaprowadzi. Ale też zapewne do jakiegoś miejsca, gdzie zniszczę to działko. Dlatego też warto właśnie wszystko zbadać. No, muszę naprawdę uważać, kurczę. Teraz, teraz. Bardzo ładnie. Czy ja tutaj niczego nie ominąłem? Raczej nie. Aha, bo tutaj się wracam w ogóle, okej, czyli coś takiego. No ale tutaj mnie jeszcze nie było, po tej stronie. Więc możemy sobie to przejście zbadać i zobaczyć, co my tutaj znajdziemy. No i widzicie, znowu się zatrzasnęło. I zapewne na końcu drogi znajdziemy właśnie działko do zniszczenia. Dobra, teraz spokojnie. Najpierw zajmę się łucznikiem. On jest tutaj. A jeszcze muszę uderzyć, kurczę. Dobra. Teraz zajmę się tym właśnie z materiałami wybuchowymi. Spokojnie. Ajaj, niech to wybucha. Kurde. Teraz. Okej. Wycofam się. Jeszcze załatwię tego z mieczami. Nie. Czemu? Jeszcze widzę, że na dole jest chyba ukryte przejście. Konkretnie tutaj. Dokładnie. No, trochę reliktów. Niewiele mi to dało, szczerze mówiąc. Ale okej. No i tutaj to niszczymy. Dobra. No i najwyraźniej ostatnie działko już zostało. Ostatnia wieżyczka. Czyli co? Teoretycznie są jeszcze 2 wejścia. Się teraz zastanawiam, gdzie pójść. No bo tutaj w prawo. I tutaj prosto. Dobra, najpierw może w prawo. Coś mi się wydaje, że tam prosto pójdę na sam koniec. Pewnie. Tam nawet widzę w oddali, że jest zagrodzone coś. A więc najpierw tutaj. Załatwimy ostatnią wieżyczkę i pewnie dopiero wtedy pójdziemy sobie tam dalej. Okej, znowu oni. Ajajaj. Dobra, udało się. Teraz tutaj by się przydało otworzyć i zebrać relikty. Okej, niestety bardzo mało mi to zregenerowało energii. Szkoda. Ach, musiał mi trafić, no. Myślałem, że tego uniknę, ale okej. Znowu jesteśmy bardzo blisko. Dobra. Teraz zajmiemy się tobą. Ach, kurczę. Znowu mi plany pokrzyżował, no. Dobra. Próbujemy raz jeszcze. O, właśnie. Tam jest jeszcze jeden, kurczę. Ja do niego pójdę, bo on tutaj pilnuje jakiegoś przejścia ukrytego. Co to jest? A, relikty tylko. Kurczę, gdzie są jakieś sekrety z tymi elementami do gadżetów, no? To bym musiał teraz zdobyć. Dobra, został jeszcze ten z materiałami. A nie, to jest koleś też łucznik, dobra. No i załatwione, a więc już wszystkie mam zniszczone wieżyczki właśnie teraz. No i właśnie, dzięki temu się otworzyło przejście na samym środku. Tak jak mówiłem. Od razu mnie nawet teleportowało tutaj. Hej, doktorze, widzi pan strażnika? Tak, fascynujące. Goblinom udało się stworzyć taumatyczny interfejs do neuronalnej matrycy. Mają go pod kontrolą. Tak, to też. Czy widział pan niesioną przez niego skrzynię z reliktami? Miałem być duży, tak? Jak będę miał te relikty, będę wielki. No to już wiemy, co mamy robić w takim razie. Spróbujemy dorwać te relikty w takim razie, ale... po drodze musimy się rozprawić z wieloma wrogami jednak. Dobra, mam też 3 okręgi już pełne. wypadałoby w takim razie ich użyć, tym bardziej, że teraz jest okazja, więc zróbmy to. Okej. Jeszcze zapraszam kogoś szybko. Ach, niestety już mi się zużyło. Kurde, jest ich tutaj trochę, co? Jeszcze raz. Okej. Kurde. Ajajaj. Jeszcze jedno uderzenie i zginę. Spokojnie. I teraz. Bardzo ładnie. No ale sami widzicie, ile mam energii. Dosłownie jestem na jedno uderzenie. Wjeżdżamy tymczasem na górę. No i zobaczymy, czy już się uda od razu zdobyć te relikty. Katrino, podszedłem sceptycznie do twojej propozycji, żeby to doktor znalazł nam klucz. Twierdzisz jednak, że mają trop? Niezwykłe, prawda? Poświęciliśmy na to lata, a oni mogą go mieć w ciągu kilku dni. Nie trzeba się nimi zająć? Dobrze im idzie. Niech odwalą tę robotę. Jak będą blisko, wtedy będziemy mogli odebrać im klucz. A w międzyczasie skończysz pracę nad projektem. No tak, jak zwykle Katrina i Wiktor coś kombinują. Chcą wykorzystać znowu Knacka i naszego doktorka do własnych celów. No cóż, my chcąc nie chcąc musimy to zrobić, no bo wiadomo, żeby posunąć fabułę do przodu, to musimy wykonać to wszystko. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że znajdzie się jakiś sposób. Czy ja mogę tam wejść na górę? Nie za bardzo chyba. Dobra, trudno się mówi, na razie nie będę tego próbował. Myślę, że stąd jakoś się tam dostanę jeszcze. Na razie po kolei zajmijmy się nimi. Teraz dopiero wejdziemy tutaj na górę. Okej. I pewnie stąd jakoś mogę skoczyć. Dokładnie. Tu jest jednak trochę żółtych kryształów, więc warto było zajrzeć. I wracamy się w takim razie, tylko że już od dołu. Dobra. Gdzie to nas zaprowadzi właściwie? Tam już widzę kolejne kryształy, weźmy je najpierw. Teraz pytanie, czy tutaj mam się... Aha, tutaj jest przejście sekretne. No i nareszcie, mamy jakiś element gadżetu. Czekałem na to długo. Ale w końcu mamy. I cóż to jest takiego? Część wskaźnika serii, 6 już i tylko jedna część, kurczę, jest potrzebna. Knack może zwiększyć siłę ataku, jeśli trafi wrogów 8 razy z rzędu, nie otrzymując przy tym obrażeń. No właśnie. To się też przyda, bo jednak zwiększy nam moc ataku. Oczywiście, jeśli nie będziemy tych obrażeń faktycznie odnosić. Ale już o to się będę martwił później. Dobra, tutaj nie możemy spaść. Spokojnie. Mamy kolejnego. Dobra. Zaczekajmy, zaczekajmy. Nie spieszyć się za bardzo. No i jesteśmy po drugiej stronie. O nie, tylko nie dwóch tych. Ach, kurde, i trafił mnie oczywiście. Mogłem po jednym ciosie od razu odskoczyć. Ale oczywiście się za bardzo pospieszyłem. Teraz. Bardzo ładnie. No idzie teraz, na górę chyba, tutaj. Właśnie tak. Okej, mamy windę, zdaje się. Wjeżdżamy w takim razie wyżej. No cóż, jeszcze tych reliktów ani widło, ani słychu na razie. Musimy dalej poszukać. Okej, tutaj uważajmy. Jakaś produkcja się tutaj odbywa ewidentnie. No i tak, teraz do niego przeskoczymy. Od razu go zaskoczymy i ruszamy dalej. A, w tę stronę teraz, okej. Nawet nie dotykam tych głazów, czy cokolwiek to jest. Wow. Raz zginął. Jakoś teraz strasznie szybko mi się nabijają te żółte kryształy, ale to dobrze, bo mogę częściej używać supermocy. Oho, mamy spory budynek. Coś mi się wydaje, że też wejdziemy na sam jego szczyt. I być może dopiero tam dopadniemy do reliktów, kto wie. O kurde, co ja zrobiłem za wcześnie, pobiegłem do niego. Ale akurat odtąd rozpoczynamy, więc jest okej. Najpierw tego załatwię jednak. I teraz tego. Bardzo dobrze. No i okej, tutaj uważajmy. Ajajaj, kurczę, i się pospieszyłem oczywiście. Mogłem poczekać zwyczajnie. Dobra. Szybko, szybko do niego. Okej. No i teraz już nie będę się tak spieszył. Najpierw poczekam, aż to się wysunie. I teraz pobiegnę od razu. Właśnie tak. Wow, tutaj też? No właśnie. Spokojnie. No i jesteśmy dalej. Ale tu wszędzie są takie pułapki. Tutaj akurat wejdę na górę. Dobra. Mało brakowało. I jeszcze ty. Lecimy na górę. W taki sposób się jeszcze na górę nie dostawałem. Okej. Tutaj trzeba uważać. Nie wiem, co to jest. Aha, bo to mnie spycha. Okej. Jednak udało się. Tutaj też uwaga. No i na górę. Okej, jeszcze wyżej. Pewnie będę musiał czegoś unikać. Tak jest. Tutaj jest prąd. Ale problemów nie ma, jak widzicie. Wystarczy odpowiednio manewrować. I to załatwia sprawę. Dobra, mamy kryształki. I znowu 3 okręgi już gotowe. Witam panów. To użyję tego na nich w takim razie chyba. Dla odmiany tej mocy. Tylko, że już kolejni, kurczę. Okej, jeden załatwiony. Teraz zajmę się jeszcze tym. Wyskoczył kolejny, tak jest. Ach, kurczę, czemu? Od razu go chciałem zaatakować, żeby nie było problemów i sami widzieliście, co się stało. I co z tego, że użyłem na początku mocy, skoro i tak mnie wycofało? Jeszcze raz. A, bo on od razu atakuje, nawet bez czekania. Dobra, teraz tym się zajmiemy. O właśnie, w ten sposób. Muszę uważać na tego. Teraz, tak jest. Jeszcze ktoś? Chyba nie, bo zwolnił się czas, więc jest ok. Kurczę, jeszcze chciałem zabrać kryształy, no ale już nieważne. Może tutaj coś znajdziemy? O właśnie, mamy sekret. Tylko kryształ, szkoda, że nie jakiś element gadżetu. Znowu będziemy się bronić? Tak jest. Musimy unikać znowu tego prądu. W tę stronę nic nie znajdę. Ale muszę lecieć tędy. Dobra. Z tyłu jest coś? Niestety nie. Tutaj mamy jedynie kryształy. Witam pana. Chodź tu, chodź tu. Ajajaj, no i załatwił mnie, kurde. Dobra, panu już podziękujemy. A tymczasem tutaj wbijajmy, tylko trzeba uważać. Dobra. Strasznie dużo tych pułapek tutaj. Kurde, znowu ty. Ten jeszcze jakiś wybuchający? Wow, sporo reliktów, okej. Przydały się. No i jeszcze wyżej wjeżdżamy. Tak jak myślałem, właśnie na sam szczyt wjeżdżamy. Ścieżka wiedzie do jaskiń. Może są tam jakieś relikty. No cóż, nie zapominam o tym, no ale te goblińskie jaskinie zwiedzimy sobie już w kolejnym odcinku, więc do usłyszenia prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Cześć!